Drodzy widzowie, czas na odcinek numer 100. Celem w tym roku jest dobicie do 300 i mam nadzieję, że po raz pierwszy w historii się to uda. Słuchajcie, no jako, że to jest specjalny odcinek. Po pierwsze, dziękuję wam za to, że jesteście. Nie tylko w trakcie tej gry ze mną, ale też od roku 2011, bo właśnie wtedy rozpocząłem swoją przygodę na YouTubie. Z tej okazji otwieramy paczkę za 30 monet, która da mi... Uuu, Simon 88, dobrze, będzie na hulita. Jednak z okazji, że jest to odcinek numer 100, to musimy otworzyć największą dostępną paczkę w sklepie. Niestety nie ma tej za 600 tysięcy, nie wierzę, że mówię niestety. Ale wiecie co, czekajcie, bo te dwie otworzymy, dlaczego nie? Czekajcie, ta paczka daje 20x85+, my jeszcze mamy do odebrania 20x84 za codzienne logowania. Co za odcinek? Zostawcie łapkę w górę jak coś. No to co, otwieramy, ja tylko przypomnę, że kod PLKD w sklepie Ergol daje 7% zniżki, jeśli chcecie zrobić jakieś piłkarskie zakupy sobie. Uwaga, Francja, napastnik, nie, ojej, Renat. Dobrze, 88, bo już się bałem, że... Nie, no nie mogło być nic innego, prawda? No, zobaczmy kto obok niej. Taka 90, prawda? Bo ja chcę się zbliżyć do tego hulita w tym tygodniu. Endler, 8, kurde. Czekajcie, nie, no dobra, tutaj ktoś się musi kryć, prawda? Kostic, Skirio, Jarazawal, no... Ekskluzywne i jeszcze raz, dobra, to jest rekord. 6 kart Winter Wild Cards w jednej paczce i wiecie co jest najpiękniejsze? Wszystkie są nic nie warte. Mam nadzieję, że w sumie nawet dzisiaj 3 składy przepalę na tego hulita i zobaczmy, kto to będzie. No chciałbym zobaczyć kogoś, kim mogę pograć. Oczywiście, no najpierw musi się pojawić ta złota karta. Jest to Bernardo Silva dla odmiany i zakładam, że jeszcze z nim przyjdzie tutaj Ruben Dias, ewentualnie Renard albo jakaś Endler. Zobaczmy, czy mam rację, choć nie pogardziłbym Hansen, którą niestety musiałem sprzedać, jest kimś 89. 8. W środku będzie boom, dobra, dobra. Przepalę skład 88 za to, 37 duplikatów i gdzie są zielone karty? Okej. Okay. O, Ronaldinho, co oznacza, że w sumie mam go chyba... A nie, to dobra, bo ja mam jego lepszą wersję chyba na 30 spotkań. I jeszcze Nazario. Nie no, ile ja mam na 35 meczów. Ciekawe, czy na Toty zmienią trochę nagrody w lidze weekendowej, bo nie ukrywam, że może wtedy bym nim zagrał całą ligę. Ekipa gotowa, możemy przepalać. Na razie żadnego składu 89 za bardzo przepalić nie mogę. O, tu jest bez ifa. Mamy to. Do wydania 1 340 000. Pozbyłem się wszystkich duplikatów, dzięki czemu uzyskałem paczkę 100 piłkarskich kart oraz 2x85+, i może zaczniemy od tego lepszego, bo liczę na to, że po prostu będę mógł to wrzucić na Ruda Hulita, oby się obyło bez jakiegoś duplikatu. Gianluigi Donnarumma, którego na 100% nie miałem. Fenomenalna cena ogólna, ale niestety to jest jedyny walkout. Po co mi te brązowe i srebrne karty? Nie wiem, ale oby to był walkout, nie? Bo ja nawet nie nastawię... Inform, proszę. O jeny, dobra, to jest bramkarka Arsenalu, jeśli dobrze pamiętam, 86. Na to liczę, czy nie będzie walkoutu, bo ja naprawdę nie pamiętam. Zobaczmy, Zinsberger, 85! Wow! Zagramy teraz mecz i po meczu otworzymy te niesamowite paczki za codzienne logowanie. Grałem wypożyczonym Casillasem ostatnio i Laudrupem, którego, no mówię, no testuję, tak? Bo jeszcze szukam tej ostatecznej jedenastki na ten weekend. Zastanawiam się, czy Dalglish, czy Thierry Henry. Jednak Ronaldo, zagrałem nim już trochę spotkań i jest cudowny. Tak w ogóle to sprawdziłem teraz cenę Ronaldo, bo już wczoraj byłem załamany przez to, że kosztował chyba 2 350 000, obecnie kosztuje 2 266 000. Szczerze, naprawdę, w tej grze strach kupować wymienne karty. Niezła ekipa, kolego. Kupując Ronaldo, myślałem, że wiecie, że kupuję kartę rzadką. Kartę, która no raczej szybko, ze względu na to jak unikatowa jest, z ceny spadać nie będzie. No jednak troszeczkę się pomyliłem, więc tak naprawdę pieniądze ze wczorajszego filmu wyrzucone w błoto. Ale naprawdę, ja nie wiem. Nie wiem o co w tej grze chodzi. Na szczęście Cristiano Ronaldo, 1-0. Johan po długim. Serio to wpadło, Casillas? Dlaczego ty tak urywali nie bronisz? Przy okazji testujemy teraz ulepszoną Basię po blisko 3 tygodniach i jej sobie przypomniało, że zasługuje już na wyższą ocenę. Dalglish? Oj, słabiutko. Mbappé? No... Serio, słupek? Jeszcze sobie tak myślę o moich trafach. No to najlepszym wymiennym trafem jest sam Kerr. Ona kosztowała 200 tysięcy i mam jednak nadzieję, że w trakcie Toty uda się, kurczę, to przebić. Tak chciałbym trafić coś za kilka milionów, żeby mieć spokój i móc... Kurde, kupować jakichś ciekawych zawodników. Teraz Kylian. Nie, ten Cassi... Ja nie wiem. No dobra, testuję jego gorszą wersję, ale nadal u rywala on by to obronił włosem pod pachą. Takie są fakty. Nie w tym... Cristiano Ronaldo, no jak to nie w bramkę? Cristiano niezablokowany, aczkolwiek no nie miało to prawa zagrozić Schmeichelowi, który był w miarę dobrze ustawiony końcówka pierwszej części meczu. Kylian Mbappe, czy jest ktoś przed polem karnym? Będzie to Abili, która potrafi i zobaczmy. No, tak potrafi, że jeszcze będzie miał sytuację bramkową z tego. Świetnie, Abili, szybciutko Kylian i... Power shot! Tak jest! 2-3, one są niesamowite z powietrza. Ronaldo, jeszcze jedno podanie. Zizu, u teraz tak, 3-3.
Kurczę, ale ta zmiana formacji dużo dała, bo... Oj, Baśka, zacząłem wreszcie strzelać. Johan, no, wyczekał, dobrze to zrobił. W ogóle to powiem wam tak, że kupując R7 nastawiałem się na stratę, szczerze tak 350 tysięcy w ciągu tygodnia. Nie pół miliona w ciągu dnia, no ale tak to już jest. Wini ładne elastiko, ale kurde, no myślałem, że to przejmę. Kylian Mbappé! To niesamowite, że idzie takiego powershota obronić po prostu dużym palcem. No niestety, przegrałem. Dobra, w tym momencie ukończyłem ostatnie ulepszenie codziennego logowania. Zobaczmy, co na mnie czeka. Najpierw otwórzmy paczkę 87+, ponieważ no mniej duplikatów tutaj będzie, bo otwierając tę drugą, no nie mógłbym sobie za szybko pozwolić na otworzenie tego. Esio z Hiszpanii, czy... Dobra, Irene Paredes, 88. Kto razem z nią? Ważne, że mamy 88, to też jest już coś dobrego. Rodri, 89. No idealnie na Julita. Niestety Magul duplikatem, 87. Taki Rodri teraz 36. Paredes. Dlatego mówię, no zarabianie pieniędzy obecnie w tej grze, nawet wydając prawdziwą kasę, no trzeba mieć nieprawdopodobne szczęście, żeby trafić karty z najwyższej półki po prostu, bo... No, nawet wysoko ocenione fodery są po prostu nic nie warte. Palimy kolejny składzik, Ian, musisz mi wybaczyć. Do wydania 1 240 000. Szczerze typuję tutaj 7 walkoutów. Mam nadzieję, że się nie rozczaruję. To jest naprawdę solidna gwarancja. Oczywiście trzymam się tego, że ta paczka jest darmowa. To jest inform, tak. Naprawdę jestem zadowolony, ale to jest też Van Dijk. Dobrze. Możemy go przepalić, a razem z nim przychodzi do nas Patrick Schick, naprawdę piękna paczka. Byłem nastawiony na De Ligta, dwa informy, Kobel, Saka, dobrze, dobrze, bo to jest coś warte i... Oj. Te walkouty? Bez zimowej jeszcze, hit. Dobra, teraz zagramy z Salahem na skrzydle, Mbappe jako skrzydłowym, Ronaldo jako centralny napastnik, ale nie, ten Laudrup to nie jest zbyt. Trend niech będzie, może poda do Ronaldo. FC Nice, chyba jakiś niemiecki akcent, Saliba, Alaba ewoluowany, ale to nie jest ten najlepszy możliwy Alaba, Kane z Mbappe. Mbappe... Serio? Kurde, Van Dijk, no zablokuj to. Jestem zły, bo znów mi się karty źle ustawiają. No Ture, masz, nie wiem, Abili mi biega w środku. Kane będzie... No, Van Dijk. Na razie nie jest to najlepszy występ Holendra. Rzut karny wcześniej też zawalił przy tej sytuacji. No i Harry, czy będzie to magiczne wykończenie? Jerzy Dudek, no nie wyczułem strony. Aleksander Arnold, przyjęcie. I teraz, o, no nie, całą pustą bramkę miałem jeszcze, bo się przesuwał gość. Kylian, no, 3-0, ale ja grałem, bo to będzie dobra lekcja. Plus, no, w ofensywie coś tam próbuję zdziałać. Przy 5-0 może wyjdę z meczu. Kurczę, akurat Trent mógłby dogonić takiego Harry'ego Kane'a. Ja nim grałem, ja wiem, jakie on ma wykończenie. Dobra, jeszcze jeden i wychodzę, bo to sensu za bardzo nie ma. Salah, okej, możemy rozpocząć comeback. Podaj Cristiano. Ale to wszystko zwolniło. Jest, 1-4. Brawo. Cristiano Ronaldo, ta piłka się odbija. No, leci Dalglish, profeska, tak, 4-2, naprawdę to się może udać. Zizu i uwaga, czy będzie? Oby się przesunął, tak, 3-4. Się zastanawiam jednak nad tą formacją, bo znów gram 4-4-2 i no lepiej to po prostu wygląda, choć to akurat mogliśmy przejąć. Nie no, co się tu odpierdziela? Oj, nie wiem, gdzie była moja obrona, wiem jednak, gdzie był Jerzy Dudek, on był tam, gdzie być powinien. Cristiano, dobry pomysł, Kenny Dalglish, Kylian Mbappé, 4-4, ale teraz fart, no odwalił jego Van der Sar, tak po prostu sprezentował mi tę okazję i no faul, dobrze, że sędzia to cofa. Aleksander Arnold, Salah, jedzie Cristiano Ronaldo, to jest dobre miejsce, Ronaldo, no nie potrafię trafić w bramkę. To jest akcja bramkowa, za szybko, chciałem tym Van Dijkiem, Zizu, nie ruszajmy nikogo tak naprawdę, może gra sama mnie uratuje, albo i nie, bo Harry Kane, 5-4, a dziękuję za serduszko, tak miło. Ojoj, pomyłka, czyżby był prezent od przeciwnika, Cristiano Ronaldo rożny. Ja muszę przestać używać tego elastiko, to jest przerażające, jak ten trik stał się bezużyteczny, choć tam nie mówiliście, że reverse elastiko jest lepsze. Może warto spróbować, a teraz Salah, jakbym się obrócił na fałszyka, ale nie, tak, Van Dijk. Ła, no, pff,
Brawo, Dudek! Ten mecz pokazał mi jedno. Po pierwsze, no warto się nie poddawać, ja zawsze wam o tym mówię, że trzeba wierzyć do samego końca, chyba że rywal jest mistrzem świata, to wtedy może nie. Ale była to próba charakteru i też, co najważniejsze, chyba ten mecz mi pokazał, że muszę grać od samego początku 4-4-2, bo to nie jest przypadek, że gdy zmieniam to ustawienie, inaczej się ci piłkarze ustawiają, też zachowują inne wytyczne, to radzę sobie po prostu lepiej. Dlatego też chyba rezygnuję w ogóle z Abilii. Tylko jest problem, bo zgrania nie mam. Potrzebuję jakiejś innej ikony. Dobra, to może inaczej. Abilii sobie poradzi, bo ona jest dobra, tylko po prostu Jaja ma większą prezencję defensywną. Niektórzy mówią, że najlepszą obroną jest atak, dlatego w jutrzejszym odcinku spróbujemy zagrać tak od samego początku, choć się zastanawiam, czy Dalglish, czy Henry. Te decyzje podejmiemy jutro. Dziękuję wam za oglądanie, dziękuję, że jesteście. Do zobaczenia jutro, miłego dnia. Cześć!